Dzień dobry, szanowni państwo, witamy serdecznie w Centrum Kreatywności Pałacyk. Ze mną znakomici goście, przede wszystkim Jarosław Olech, doskonale państwu znany, 19-krotny mistrz świata w trójboju siłowym, który do naszego miasta w tym roku, teraz przywiózł kolejny złoty medal z Mistrzostw Świata. Jarkowi serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu, dlatego że dla naszego miasta, dla naszego regionu i dla Polski to ogromne wyróżnienie. Nie ma chyba osoby, która byłaby tak utytułowana w swojej dyscyplinie, a Jarek od wielu lat jest dumą naszego miasta, jest osobą, za którą trzymamy kciuki i która nigdy nas nie zawiodła i nie zawodzi. Jarku, serdeczne gratulacje w imieniu mieszkańców Starachowic za sukces, który przywozisz do Starachowic, zatem kolejny złoty medal. Wszystkiego dobrego na kolejne lata. Dziękuję bardzo. I oddaję Ci głos. A więc zawody Mistrzostwa Świata odbyły się w Islandii. Zdobyłem tam po raz 19 tytuł Mistrza Świata. Jestem bardzo zadowolony z tego występu, z wyników. Pobiłem przy okazji parę rekordów świata w mojej kategorii. A to spotkanie dzisiejsze z Jarosławem i w tym gronie nie jest przypadkowe, dlatego że spotykamy się w gronie samorządowców, burmistrzów, którzy przyjechali do Starachowic z różnych części Polski, chociaż akurat w naszym gronie Wielkopolska będzie dominowała. Szanowni państwo, Jarosław Olech, oprócz tego, że jest doskonałym zawodnikiem, sportowcem, z którego jesteśmy dumni, jest także od dobrych kilku lat, dzięki zaufaniu ze strony mieszkańców powiatu starachowickiego, radnym Rady Powiatu Starachowickiego, więc samorządowcem. A dziś w Starachowicach po raz pierwszy w takiej formule gościmy i organizujemy Kongres Młodego Samorządu. To inicjatywa, która przed 10 laty wystartowała w Dusznikach Zdrój, jest przez nas kontynuowana właśnie w Starachowicach i przez kolejne kilka lat w naszym mieście te kongresy będą się odbywały. Goszczą w Starachowicach dziś burmistrzynie, burmistrzowie ze wszystkich części Polski, chociaż tak jak powiedziałem akurat podczas naszego briefingu, będzie dominowała Wielkopolska. Z nami są m.in. Marcin Wojtkowiak, burmistrz, wójt gminy Czerwonek, Patryk Jędrowiak, wójt, burmistrz miasta i gminy Ostrzeszów, Anita Wachnicka, wiceburmistrzyni dzielnicy Ursus w mieście stołecznym Warszawa i kolega Bartosz Derech, wójt gminy Rokietnica, również w Wielkopolsce, którym oddam teraz głos. Marcin. Koleżanka ma pierwsza i druga. Tak. Przede wszystkim serdeczne gratulacje dla pana Jarka. To naprawdę świetny wynik i wielki wyczyn. Szanowni państwo, ja jestem po raz pierwszy na kongresie młodego samorządowca, gdyż to jest moja pierwsza kadencja jako wiceburmistrza. Cały czas poszukuję tych inspiracji i dobrych rozwiązań nie tylko w najbliższym otoczeniu, ale też między innymi w Starachowicach. Miasto stołeczne Warszawa ma swój specyficzny ustrój organizacyjny, natomiast są tutaj z nami włodarze gmin, miast od kilku do kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. I wychodzi na to, że wszyscy borykamy się z podobnymi problemami, z podobnymi wyzwaniami i dzięki takim spotkaniom możemy poznać rozwiązania tych samych problemów, patrząc różnym okiem z różnego końca kraju. Także jest to dla nas z jednej strony inspiracja, ale z drugiej strony my możemy kogoś zainspirować naszymi rozwiązaniami i naszymi sposobami na komunikację czy na informowanie mieszkańców, bo to jest chyba w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo ważne i trudne wyzwanie. Dziękuję Ci pięknie. Spotkaliśmy się tutaj po to, aby dzielić się przede wszystkim dobrymi praktykami, wieloma przykładami, które stosujemy w naszych samorządach, mimo tego, że nasze samorządy mają bardzo różne doświadczenia, mimo tego, że to są gminy, miejscowości, miasta o różnej wielkości, to tak jak tutaj już zostało powiedziane, mamy często bardzo podobne spostrzeżenia. Chcemy się tymi spostrzeżeniami, doświadczeniami dzielić po to, żeby naszym mieszkańcom żyło się lepiej, a że tych doświadczeń jest sporo, to mamy o czym rozmawiać. Bartku. Szanowni państwo, bardzo dziękuję panu prezydentowi za zaproszenie i kontynuowanie tej inicjatywy z Dusznik. To jest coś fantastycznego, że możemy się spotkać. Często używam w samorządzie takiego sformułowania angielskiego powiedzenia, że trawa jest zawsze bardziej zielona u sąsiadów. I czasami tak się zdarza, ale żeby mieć podobny trawnik, trzeba wymienić doświadczenie, trzeba się dowiedzieć, jak to się robi i temu właśnie służą takie spotkania. Więc panie prezydencie Marku, dziękuję, że nas zaprosiłeś i możemy się wymienić doświadczeniami. Po tym wyjeździe na pewno zawsze będziemy wiedzieli o jakąś fragment życia samorządu więcej. Szanowni państwo, dzisiaj Starachowice są samorządową stolicą Polski.
bo to właśnie w Starachowicach zebrało się tak liczne grono samorządowców, tych młodszych, ale też troszeczkę starszych, bo od pierwszego spotkania 10 lat temu niektórzy są już drugą, trzecią kadencję włodarzami. Dla nas myślę, że bardzo dodatnią wartością jest to, że spotykamy się bez względu na nasze poglądy polityczne. Są przedstawiciele różnych partii, ale też grup stowarzyszeń niepartyjnych. I to jest bardzo duża wartość dodana tego projektu, że spotykamy się rozmawiając na tej samej płaszczyźnie. My często w swoich miastach, miasteczkach popadamy w taką pracę, która z dnia na dzień nie pozwala nam czasem oderwać się i spojrzeć z boku na to, czym się zajmujemy. A ten kongres właśnie pozwala, żeby samorządowcy spotkali się, tak jak zostało wspomniane. Przekonali się, że mamy wbrew pozorom bardzo podobne problemy, ale czasem inne rozwiązania. I te inspiracje, które dzięki takiemu kongresowi czerpiemy, pomagają nam, ładują nasze akumulatory na kolejne 12 miesięcy i pomagają nam rozwiązywać problemy naszych mieszkanek i mieszkańców. Tak więc, panie prezydencie, mam nadzieję, że do zobaczenia za rok. Do zobaczenia za rok, a jeśli są pytania, to bardzo prosimy. Samorząd ponad podziałami. Tak jest. Ja bym zapytała o ten taki najbardziej łączący problem, czyli we wszystkich gminach, który jest taki spójny dla i to dzisiaj się okazało. Czy to są drogi, czy to jest oświata? Tu jest kilka dzisiaj takich paneli, które dominują w naszym kongresie. Są panele dotyczące ochrony środowiska, zmian klimatycznych. Są panele dotyczące, jak poradzić sobie z problemami w oświacie i rosnącymi kosztami. Są takie przyszłościowe elementy dotyczące m.in. wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy samorządu. Są także panele dotyczące tego, w jaki sposób konsultujemy różnego rodzaju rozwiązania z mieszkańcami, w jaki sposób angażujemy lokalną społeczność w życie miasta. Więc tej tematyki jest sporo i właściwie w każdym temacie, z tego co widzimy po uczestnikach, te problemy są wspólne, pojawiające się w każdej części Polski i w każdym samorządzie. Na ogół te tematy mają jeszcze jeden wspólny mianownik, to są finanse i o finansach też rozmawiamy. Przed chwilką występował przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, który mówił o różnego rodzaju rozwiązaniach, które są dostępne dla samorządów lokalnych, z których możemy korzystać, z których część samorządów nie korzysta, więc z tych rozwiązań będą zapewne korzystali uczestnicy naszego kongresu, ale także jednym z organizatorów dzisiejszego kongresu jest Agencja Rozwoju Regionalnego ze Starachowic, która swoje oddziały ma w różnych częściach Polski. Przed chwilą kolega z Mazowsza, jeden z włodarzy, poprosił o możliwość indywidualnego spotkania, tak aby nawiązać współpracę pomiędzy swoim samorządem a Agencją Rozwoju Regionalnego i oddziałem na Mazowszu, który funkcjonuje, bo tych projektów i programów, które są realizowane poza naszym regionem, a koordynowane i przez które się przechodzi właśnie przez Agencję Rozwoju Regionalnego ZU Starachowic, jest naprawdę bardzo dużo. To ilu samorządowców zjechało do Starachowic i skąd? Dziś mamy około 50 uczestników kongresu. Są to samorządowcy, no tu akurat mamy przewagę Wielkopolskie, ale jest miasto stołeczne Warszawa. Są reprezentantki Warszawy, są osoby z Podkarpacia, są osoby z Podlasia, są osoby z Lubelszczyzny, z Pomorza, z województwa opolskiego, bo na poprzednich kongresach mieliśmy wakaty, jeśli chodzi o województwo opolskie, a tym razem są przedstawicielki opolszczyzny, więc tak naprawdę z każdej części kraju przedstawicieli samorządów lokalnych mamy na tym kongresie i są to nie tylko wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, ale są także władze powiatów, są starostowie, są członkowie zarządów powiatów, więc jest to wymiana informacji wielowymiarowa.